Dzień dobry, wybiła 17, skoro sobota 17, to wiadomo, że przesłuchanie w krainie. Witam Facebook, witam Instagram, witam YouTube, pamiętam już o Was. Kochani, dzisiaj Waszym i moim gościem jest człowiek, który zamieszał na rynku literackim i to zamieszał tak mocno powieścią Sara, Kamil Prabucki. Witam Cię i dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Ciebie Izo, a witam wszystkich, którzy się z nami dzisiaj spotkali. Dzięki za obecność, za to, że chcecie poświęcić czas. Z góry przepraszam za brzmienie, jeszcze nie wiem jak to brzmi, ale na pewno brzmi nie tak jakbym chciał, dlatego że no są to sprzęty ode mnie ze studia w eksperymentalnym wykonaniu w domu, bo w studiu nie mam internetu, więc jak będzie, tak będzie. W każdym razie bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. I już wszyscy wiedzą, dlaczego napisałam w zapowiedzi, że ten mężczyzna ma głos taki, że może topić lodowce, bo Kamil jest również lektorem, więc o właśnie, już Kasia pisze, ależ niesamowity głos, pełna zgoda. Mój drogi pisarz, weszłeś na rynek literacki z debiutem takim mocnym. Nie dość, że książka ma 500 stron, to nie jest nowelka, to jeszcze, no proszę cię, to nie są tematy lekkie, łatwe, przyjemne. 18 plus, a przy tym i tak nie dla wszystkich. Skąd taki pomysł? Poszłeś, napisałeś to, co ci gra w duszy, czy szczerze mówiąc poszłeś po to, co jest teraz na topie? Nie, ja nie jestem specjalistą w chodzeniu jakby tymi tropami, które są aktualnie modne, bo żeby być w tym dobrym, to trzeba śledzić mniej więcej to, co się dzieje, być trochę na bieżąco ze światem, czy to literackim, czy innym, w zależności o tym, o jakiej materii mówimy. Tu, jeżeli chodzi o literaturę, to ja jestem zupełnie nie na bieżąco. Tak śmiałem się z moimi patronkami, których szczęśliwie trafiłem dosyć sporo i które w tym przedsięwzięciu mi mocno pomagały, że nie mam doświadczenia zupełnie właściwie żadnego w żadnym z gatunków, w których operuje Sara. To jest taka powieść dosyć międzygatunkowa, być może do tego wątku jeszcze wrócimy. W każdym razie ja nie czytałem żadnego współczesnego romansu, to z całą pewnością erotyka, żadnego też nie, nawet tego Greya nieszczęsnego chyba nie czytałem. Z thrillerami jestem nie na bieżąco zupełnie, aktualnymi takimi rzeczami literackimi zupełnie jestem na bakier, gdzieś się zatrzymałem w tej literaturze dużo, dużo wcześniej. Stąd też jest to pewnym zaskoczeniem również i dla mnie samego, o, przyszła moja żona, że tak to wyszło akurat z taką książką i z takim tematem. To prawda, to nie była rzecz planowana, a rzekłbym, że nawet wręcz przeciwnie. Ale tak jak mówię, Sara to jest bardzo mocna książka. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, nie we wszystkich momentach, bo rzadko kiedy to robię, ale sobie pochodziłam po różnych profilach, poczytałam opinie i masz tak, od skrajnie złych, nuda, dobani, tego się nie da czytać, 20 stron, odpuściłem, po totalny zachwyt. Faktycznie wyrywa z kapci. Koniec jest taki, że klękajcie narody, nie wiadomo skąd pisarz, autor na to wpadł. Jak się z tym czujesz? To jest naprawdę kontrowersyjne. Nie, ja wiedziałem, że tak będzie. To była rzecz, której ja się spodziewałem od samego początku. Co prawda w tej, jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną, o to ile się dzieje w książce, ja oczywiście mam świadomość, że ta fabuła jest... nie jest jednolita, nie? Że czasami więcej się dzieje, czasami mniej się dzieje. Mam też świadomość tego, że dzisiaj jesteśmy chyba wszyscy przyzwyczajeni do tego, żeby się działo coś non-stop. Nie? Tam nie ma takiej sytuacji, to nie jest nadniemnym, tam nie ma takiego klimatu, żeby się nie działo nic. Natomiast w kontekście gdzieś tam porównania do czy do książek, czy do filmów, w których faktycznie dzieje się non-stop coś, no to występuje czasami takie przekonanie, że dzieje się mniej, a jak dzieje się mniej, niewystarczająco dużo, to już jakby się nie działo wcale. Ja rozumiem taką percepcję.
wiem skąd ona się bierze, choć szczerze powiedziawszy zdarzają się takie opinie znacznie rzadziej niż spodziewałem się, że będą się zdarzać, podobnie jak negatywne opinie. To mnie może nie tyle rozczarowało, co mocno zdziwiło, że ten podział nie przebiega tak, jak mi się wydawało, że będzie przebiegał. Spodziewałem się większej dysproporcji. Myślałem, że jednak będzie to książka, która spotka się z dużo większą krytyką, czy z dużo większym gdzieś problemem percepcyjnym, że tak się wyrażę, niż się faktycznie stało. Ale widzisz, w tych wszystkich opiniach, recenzjach i tak dalej, które czytałam, to pojawia się generalnie jeden zarzut. We wszystkich. I w tych, gdzie jest jedynka, i w tych, gdzie jest trójka, gdzie się nam oceniają na gwiazdki, punkty i tak dalej. Tyczy się to tylko właśnie opisu przyrody, że było za dużo. Nie tyczy się brutalności. Nie tyczy się, czy że jest akcja, czy nie ma akcji. Się kurczę, wszyscy zgodnie przyczepili tych opisów przyrody. A to jest najmniej kontrowersyjny kawałek. Tak, to jestem w takim razie zupełnie nie na bieżąco. Ja też nie mogę powiedzieć, żebym na bieżąco śledził te wszystkie wpisy czy googlował, co się z tą książką dzieje dalej, jakie tam są dalej opinie. Czasami gdzieś tam wejdę na jakieś, lubimy czytać, czy tam inną stronę i zobaczę, co też tam się dzieje, ale poza tym nie robię researchu, nie patrzę, z jakim to się w szerszym kontekście przyjmuje, spotyka przyjęciem. Także trudno jest mi powiedzieć, z zarzutami co do opisów przyrody się osobiście nie spotkałem, ale jak mówisz, że są, no to okej. Okay. No to są takie rzeczy, które mnie tu mniej interesują. Nie? To nie jest ta warstwa książki, która byłaby dla mnie szczególnie istotna. Jeżeli tego dotyczy krytyka, to nie robi mi to większej różnicy. Dokładnie. Sara pisze, audiobook z autora głosem byłby zajmujący. Oczywiście, że tak. No, audiobook oczywiście będzie, ale ze względu na to, że jest to, jak słusznie stwierdziłaś, dość objętościowo obszerna pozycja, nie mam na to zwyczajnie czasu, a ostatnio i zdrowia, więc trochę to pewnie potrwa, ale na pewno będzie. Chciałbym, żeby był jesienią. Ale będziesz sam czytał. No tak. Miałem możliwości, co prawda, żeby to zrobić trochę inaczej, żeby oddać to lepszym ode mnie, ale nie, Sary nie oddam nikomu. No i wcale się nie dziwię. A propos researchu, do którego już nawiązałeś. Jak robiłeś research do Sary? Research pod jakim kątem? Co masz na myśli? No tam jest, wiesz, tam są przestępstwa, tam jest wyuzdany seks. Okej. Nie jest tak kolorowo, że mogłeś sobie, nie wiem, pogadać z kimś, bo wątpię, żebyś miał, chociaż nie wiem, ale kumpli w gangu. Nie mam kumpli w gangu, nie. Ja generalnie z przestępczością to słaby zawsze w gangsterkę byłem, no co ja mogę powiedzieć. Nie mam w tym przesadnego doświadczenia. Nie mam też żadnych znajomości, jakkolwiek mam jednego serdecznego kolegę, który od wielu, wielu lat jest policjantem i to w takim wydziale zajmującym się takimi sprawami, że mógłby mi bardzo dużo pomóc, gdybym tego potrzebował, ale też umówmy się, to nie jest książka gangsterska na tyle, czy wymagająca jakiegoś specjalnego researchu, takiego poza takim, który jest każdemu właściwie znany, kto ogląda jakieś filmy w telewizji. Telewizora to nie mam, ale w internecie oglądam czasami. Więc nie jest to nic przesadnie wymagającego. Gdyby była to powieść stricte gangsterska, gdzie musiałbym się faktycznie trzymać jakichś takich rzeczy, niuansów, pierdołów, do których ktoś się może potem przyczepić, że to może nie tak, że to przecież nierealistyczne zupełnie, no to na pewno bym to zrobił, bo dziadostwa nie lubię, ale tutaj nie było takiej przesadnej potrzeby. Wydaje mi się, że taka wiedza operacyjna, którą dysponowałem, bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z filmem, głównie wystarczyła w tej warstwie. Tak mi się wydaje. Chyba, że się mylę, to mi powiedz, albo niech mnie ktoś poinformuje. O research w tematach wyuznanego seksu nie pytam, ale Sara ma pytanie. Skąd wybór imienia Sara? No tak. Sara faktycznie się znikąd nie wzięła, ponieważ ja zaczynając pisać tą książkę już wiedziałem, że będę ojcem po raz drugi i to córki w dodatku.
takiej planowanej córki, o którą się staraliśmy gdzieś tam dłuższy czas i to było od dłuższego czasu wiadomo, że młoda będzie nazywać się Sara. I tak sobie pomyślałem przekornie trochę, bo ja tak lubię, żeby książkę nazwać też w ten sposób, tym imieniem zatytułować. Patrząc przez pryzmat książki na córkę, mam wrażenie, że nie jest to do końca trafione imię. No, bo myślę, że może jakbym ją nazwał inaczej, to może byłaby trochę inna, a tu się okazuje, że chyba jednak z tym imieniem coś jest kurczę nie tak. Także przestrzegam przed nazywaniem swoich córek tym imieniem, coś z nim nie gra, to ewidentnie. Nawiązałeś do żony i dzieci, to ja ten, panie i panowie, chciałam odpowiedzieć na pytania, które znalazły się w mojej prywatnej skrzynce. Czy Kamil Prawucki jest wolny? Kamil Prawucki jest wolnym człowiekiem, ale jest żonaty i ma bąbelki na stanie, więc bardzo mi przykro. No tu moglibyśmy się rozpłynąć w 8-godzinną dygresję na temat wolności, nie? To jakby nie o to nam... Generalnie nie jesteś do wzięcia. Nie o to pewnie nam dzisiaj chodzi. No generalnie tak, jestem mężem jednej żony, ojcem dwójki dzieci, jak to mam napisane w swoim biogramie, to się nie zmieniło. Nic też chyba nie wskazuje na to, żeby się miało zmienić, jakkolwiek zawsze mówię mojej żonie, że to rzecz warta przemyślenia jeszcze, ale ona się uparcie nie chce nad tym drugi raz zastanawiać. No. Wiesz co, uwierz, zaufaj swojej żonie akurat nie w tym temacie, w innych możecie dyskutować. A skoro o innych tematach dyskusji z żoną, czytała Sarę, twoja żona? Tak. To była jedna z tych dwóch osób, których opinia podczas pisania Sary była najważniejsza, także była na bieżąco natychmiast z tym, co się w książce pojawiało. Tu jej opinia była jedną z tych kluczowych. Ale nie miała czegoś takiego. Kamil, ale skąd? Ale co ci się roi w tej głowie? Mhm. No, na pewno miała, być może nie wszystkim mi mówiła. To faktycznie rzecz mogąca budzić jakiś niepokój o stan psychiczny autora, ale to jak mi mówią koleżanki po fachu, piszące różne rzeczy, czasami jak się okazuje nawet mocniejsze od Sary, to ludzie im się dziwią, niektóre są wysyłane nawet na oddziały stosowne odpowiednich szpitali. Niektórzy twierdzą, że to nawet wymaga jakiejś odwagi, żeby coś takiego napisać i wypuścić. No, to dla mnie to nie jest żaden problem i nie widzę w tym żadnego aktu odwagi, natomiast rozumiem, że może to budzić zdziwienie, może to budzić czyjś niepokój. No żona szczęśliwie ma do mnie na tyle zaufania, że przeżyła ten proces po prostu. No jeżeli chodzi o różne wiadomości, jakie dostają autorzy czy autorki, ostatnio wyczytałam, że jedna z autorek na przykład w prywatnej wiadomości ktoś jej napisał, że ona w ogóle powinna zniknąć z rynku, bo jakim prawem w swojej powieści używa wulgaryzmów? Kobiety tak nie powinny pisać. No rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale wiem o co chodzi. No, ludzie są różni. No. Ja od samego początku zresztą mówiłem i pisałem o Sarze, że jest to książka dla tych, co się nie pierwszy raz spotykają z mocną literaturą i ona była tak zapowiadana. Czasami nawet zdarza mi się trafić na osoby, które mi potem odpiszą z takim tekstem: ale wiesz co, kurde, ja tu się spodziewałam, że naprawdę będzie mocno, a tu tak było, wiesz, tak sobie, nie? Tu mówię, cholera, no faktycznie mogłem jednak jakiś research tego rynku zrobić, bo czasem wydaje mi się, że przesadziłem być może w tym demonizowaniu tej książki, ale to też pewnie dlatego, że być może gdzieś spotykają się ludzie z mocniej opisanymi, nie wiem, scenami seksu albo z więcej brutalności. Natomiast jeżeli chodzi o moc tej książki, to ona tkwi z mojej perspektywy patrząc zupełnie w czym innym, nie? Dokładnie. Tu Marta pyta o coś, czego nie rozumie, więc jak się ma Huba i czy twoja Juba jest tą Hubą, także ja nie wiem. No tak. Ja mówię czasem, że to jest Huba, to moja córka, bo ona taka jest przyrośnięta dosyć, no albo do mamy, albo do mnie, tak. Huba, no nie, Huba ma się średnio, już teraz lepiej zdrowieje, ale wszyscy się pochorowaliśmy ostatnimi czasy, stąd też moja niedyspozycja wokalna, tak brzmi dzisiaj, jak brzmi niestety. I przepraszam
Was za to najmocniej, ale no, nie da się tego niestety przeskoczyć, a przynajmniej nie tak szybko, także staramy się wrócić do jakiejś normalności, ale od czasu jak Huba poszła do żłobka, to jest to procesem trwałym, takie upośledzenie zdrowotne, że tak powiem. Także Marta, mam nadzieję, że jesteś zadowolona. I tu dostałam po uszach. To chyba najgorsze pytanie, co autor ma w głowie, że takie rzeczy pisze. Bujną wyobraźnię. To nie ja, tylko miałam na myśli Justynę, cudowną żonę Kamila. Bo wiecie, to jest tak, że ja wątpię, żebyś ty prowadził takie życie jak Wojtek, twój bohater. No i można się zastanawiać, skąd mojemu chłopu się takie rzeczy w głowie biorą. Także ja wiem, że autor ma wyobraźnię, bo na tym to polega. No, powiem, to nie jest dla mnie pytanie ani trudne, ani niepokojące, nic z tych rzeczy. To o pewnych rzeczy oczywiście, o pewnych rzeczach wie to tylko moja żona. Tu jakby... Ja mówiłem, że na każde, że nie boję się żadnych pytań i na każde pytanie chętnie odpowiem. Oczywiście mogę odpowiedzieć tylko na takie pytania, na których odpowiedź może dotyczyć bezpośrednio mnie. Nie mogę odpowiadać na pytania, które mogłyby godzić gdzieś tam w dobro innych osób, tym bardziej mojej rodziny. Więc niektórymi rzeczami gdzieś tam pozostanę w ukryciu. Natomiast nie, no oczywiście jest to szereg inspiracji różnego rodzaju, związanych czy to z innymi dziełami kultury, czy to filmem, czy literaturą. Dla mnie seks nie jest żadnym tematem tabu, nie jest czymś, co by mnie, nie wiem, powodowałoby rumieńce na moich policzkach, to chyba nie ma w ogóle takich rzeczy. Także dla mnie to nie jest nic dziwnego, nic strasznego. Zresztą mam wrażenie, że dzisiaj to już jest temat tak zbanalizowany, że nie wiem, czy to tak naprawdę kogoś jeszcze przesadnie porusza. No, mamy tyle materiałów różnego rodzaju w różnych mediach, że seks opisany w książce, nie wiem, czy może kogokolwiek w jakikolwiek sposób zaskoczyć. No, chociaż no, próg wrażliwości jest różny. Zdarzyło mi się kilka osób, które stwierdziły, że no, jest to książka za mocna, że nie przeskoczą, ale to były chyba 3 przypadki raptem, także chyba miały ten próg ustawiony dużo niżej niż przeciętny człowiek, tak mi się wydaje. Ale są, jest mocno i to właściwie nie tyle, że chodzi o gangsterkę, przestępstwa, czy ten niby wyuznany seks i technańsko, ale chodzi o to, żeby nie spoilerować za bardzo, to co się dzieje z twoimi bohaterami. Tak, dlatego też... To jest takie mocne dla mnie. No i o tym też mówiłem, że tutaj... W tej materii krytyka byłaby dla mnie istotniejsza niż w opisach przyrody. Ale no faktycznie tak, no, gdybym chciał się skupić na mocniejszych scenach erotycznych, to nie byłoby to żadnym problemem zrobić z niej jeszcze mocniejszą książkę, albo jeszcze mocniejszą. No, dzisiaj to już naprawdę chyba nic człowieka nie może przesadnie zaskoczyć. Różnego rodzaju historie się gdzieś tam spotykało, więc... Nic nowego tak naprawdę. Natomiast wszystko to, co dzieje się wewnątrz, to tak, no to jest istotą. To jest istotą tej książki. Dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo nie wszyscy zwracają, ale to też rozumiem. Jest to trochę związane z tym, że ja nie do końca potrafiłem tą książkę ustawić na odpowiedniej półce gatunkowej. Bo jeśli nie No i to jest trochę problem, to zróbmy taką dygresję krótką może, jak już przy tym jesteśmy, to jest trochę problem, ja wiedziałem od początku, że tak będzie, trochę się ratowałem podpowiedziami różnych osób, zwłaszcza tych, którzy czytali książkę gdzieś przed premierą, czy tuż po premierze, moich patronek, znajomych, przyjaciół, różnych osób. No i jak to bywa, im więcej opinii, im więcej osób wyrażało te opinie, tym były to opinie bardziej od siebie rozbieżne, ale chyba najczęściej jednak spotykałem się z tym, że jest to thriller psychologiczny, do której to decyzji ja też byłem chyba najbliższy, wydaje mi się. No ale były osoby, które przeczytały i stwierdziły, o, ale świetny erotyk w ogóle, super, nie? Ktoś inny powiedział, no to jest super kryminał. Wydaje mi się, że Sara z jednej strony łączy wszystkie te elementy w sobie, a z drugiej chyba żadnego z nich nie wyczerpuje. Dokładnie. Także trudno jest to ustawić, nie? Także wiesz co, może stworzyłeś nowy gatunek literacki? Ja nie wiem, nie znam się na gatunkach literackich naprawdę. Będzie El Prabucki.
Wiesz, dzisiaj jest generalnie szalenie trudno stworzyć coś takiego nowego, zupełnie odkrywczego, coś, czego jeszcze nie było, nie? Bo już mamy tyle rzeczy przewałkowanych na właściwie na w każdej sferze, nie? Czy to seksu, czy związane gdzieś tam z gangsterskim klimatem, czy z thrillerem. Można by powiedzieć, że wszystko już było. I człowiekowi czasami wydaje się, że wszystko już było, dopóki nie trafi na coś i powie, kurczę, w ogóle tego to nie było, tego jeszcze nie grali. Czyli okazuje się, że można, tylko że jest to cholernie trudne. Jeżeli udało mi się zrobić coś nowego, no nie wiem, nie mnie oceniać, trudno mi powiedzieć. Proszę się tłumaczyć szefowej. A ja chciałabym wiedzieć, ile jest autora w głównym bohaterze męskim Sary? To tak, lubię to pytanie, które się często pojawia. Jest w nim sporo. Jest w nim sporo autora. Zdecydowanie tak, tak. Ja dużo rzeczy gdzieś tam przemycam podprogowo. Ja też tego mojego bohatera nie przypadkiem stworzyłem takim, jakim on jest. No dlatego, że mówiłem o tym ostatnio, Wojciech pierwotnie miał być lekarzem w ogóle. Taki był pierwotny zamysł, ale zdecydowałem się go zmienić. Trochę z lenistwa bym powiedział, no, dlatego że wiedziałem, że żeby go wiarygodnie osadzić jako lekarza, to potrzebowałbym dogłębnego researchu w świecie lekarskim i tak dalej. I stwierdziłem, po co mi to? Po cholerę mam się wkręcać w temat, który jest mi zupełnie obcy. Jak mam pod nosem temat, który jest mi szalenie bliski, temat nauczycielski, bo no, przez wiele lat pracowałem w klimacie edukacyjnym, znam dziesiątki, setki nauczycieli, w tym wielu, bardzo dobrze. No i przecież mam taką jakby kopalnię tu doświadczeń i bez sensu jest z tego rezygnować. Stąd też sama profesja nauczycielska nie wzięła się znikąd, jakkolwiek ja nigdy nie byłem nauczycielem i nigdy na pewno nie będę. No to tak, to stąd się wzięło. Wrzucam tam różnego rodzaju swoje przemyślenia, ale to raczej w kategoriach takich dodatków tylko, nie robiąc tego jakiejś przesadnej idei. Ale jest dużo, dużo, dużo jest tego. No. Czyli chcesz nam powiedzieć, że Kamil Krawucki to jest taki trochę leń, tak? Po co mam robić wielki research w świecie medycznym, jak generalnie mam podane na tacy pod nosem, tak? I szkoda nie skorzystać. Można by było to tak określić. Ja lubię rzeczy określać po imieniu, więc można by było to tak powiedzieć. Ładniej można byłoby powiedzieć, że no, mając tak wielką kopalnię doświadczeń i różnego rodzaju informacji, no to grzechem byłoby nie skorzystać. Więc można by było powiedzieć też w ten sposób, ale nie bawiąc się tutaj w obchodzenie dookoła, no to tak, stwierdziłem, że skoro mogę skorzystać z tego, co mam pod nosem, to po co mi to po prostu? Może to nie wyjść, mogę gdzieś tutaj coś pominąć, coś przeoczyć, narazić się na zarzuty przeinaczania faktów albo bycia w niezgodzie z faktami. Po co? Niepotrzebne. Zgadza się. Klaudia mówi, że aż nie może się doczekać, kiedy dostanie swoją książkę. Nie czytała Greya, nie czytała 365 dni, jest ciekawa Sara. Pozwolisz, że najpierw ja powiem, Klaudia, Sara ma się nijak do Greya, nijak do 365 dni. Z dwóch powodów. Tematyka jest całkowicie inna, a powód numer dwa, chociaż powinien być postawiony jako numer jeden, to jest warsztat pisarski. Warsztat Kamila jest na wysokim, wręcz światowym poziomie, gdzie o dwóch pozycjach, o których wspominasz. Spójrzmy zasłonę milczenia. No to dobrze, że odpowiedziałaś na to pytanie, ponieważ ja na to pytanie niestety nie jestem kompetentny odpowiedzieć. Nie czytałem, więc trudno mi powiedzieć. No twoje słowa, myślę, mocno na wyrost powiedziane. Tu skomplementowałaś mnie okrutnie, ale dziękuję ci za to bardzo. No Klaudia jest moją najnowszą ofiarą, tak powiem, bo z Klaudią się umówiliśmy dzisiaj, że kupi książkę i faktycznie to zrobiła, ale jeszcze jej nie ma, bo dopiero dostanie. Wyślę ją dopiero w poniedziałek, no bo to się szybciej nie da, no i będę czekać na recenzję, a wszystkich oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby się odzywali po lekturze. Ja nie robię researchu, nie patrzę, co kto pisze gdzieś tam w internecie, ale zawsze czekam, aż ktoś się do mnie odezwie i zawsze czytam. Zawsze chętnie porozmawiam, więc i tu w przypadku Klaudii. Klaudio, bardzo cię serdecznie proszę. Proszę się odezwać, a już zwłaszcza wtedy, jak się nie będzie podobało. To jest dla mnie zawsze najcenniejsza informacja, bo
bo informacja, że było fajnie, ok, albo było super, no to jest też informacja, ale dla mnie z perspektywy autora i z perspektywy jakiegoś rozwoju niewiele wnosząca. Powiem Wam w tajemnicy albo i nie, że Kamil jest tego rodzaju pisarzem, że jeżeli napiszę do niego, to on odpowie. Nie zbyje, nie robi z siebie pana, to jest po prostu w porządku gościu, który nawet jak mu napiszecie, że panie Kamilu, ale tu i tu mi się nie podobało, to Kamil powie dziękuję, masz prawo mieć takie zdanie, ale ja to napisałem tak, to jest moja wizja. Więc no tak, pewnie. Wszelkiego rodzaju komplementy, zachwyty i tak dalej, to proszę kierować na profil autorski pisarza. Ale a propos twojego warsztatu, gdzie ty się uczyłeś pisać? To zaraz odpowiem na to pytanie, ale jeszcze szybko wrócę do tego, co powiedziałaś, bo no tak, ja faktycznie jest tak, że ja staram się odpisywać. Zresztą lubię rozmawiać na tematy związane z książką, nie tylko z książką. W ogóle lubię rozmawiać z ludźmi, chociaż nie zawsze i nie ze wszystkimi, ale staram się to robić, ale to nie dlatego, że jestem takim pisarzem, który to robi, bo już rozmawialiśmy o tym, że nie uznaję się za pisarza zupełnie, może do tego wrócimy jeszcze później, zobaczymy. Natomiast robię to też dlatego, że po prostu mam taką możliwość, bo jest to mój debiut i tych czytelników mam liczonych w dziesiątkach czy w setkach, a nie w setkach tysięcy. To jest oczywiste, że gdybym miał tych czytelników więcej, to wszystkim nie miałbym szans odpowiedzieć, więc póki mam ich tylko tylu, to korzystam, że mogę. Tak. Zgadzam się. Ale pytałaś o warsztat. Tak. Ja się nie uczyłem warsztatu nigdzie. Ja jestem... Tak od siebie usiadłeś i zacząłeś pisać na takim poziomie? Albo już piszesz od lat, tylko gdzieś tam do szufladki. Kamil, nie uwierzę. No dobra, uwierzę, ale Mozart może przypadać jeden na wiek. Nie można tak, dobra, przepraszam, można tak pisać, jeżeli się jest naprawdę już oszlifowanym diamentem. Ja jestem strasznie czepliwym czytelnikiem. Ja się zawsze do czegoś przywalę. Albo zdania za długie, albo jakoś, nie wiem, nie ma rytmu, albo mi się to nie klei, albo słowa są źle dobrane. Bardzo bym się chciała przyczepić do czegoś u ciebie. Przyczepię się później, za chwileczkę, ale na pewno nie do warsztatu. Mm-hmm. No dobra. Ja się nie uczyłem pisać, no. Znaczy w tym sensie, po kolei może, bo ja faktycznie nie uczyłem się pisać w tym sensie, że wiem, że teraz są różnego rodzaju jakieś kursy, szkolenia, tam jak być pisarzem, nawet sobie kupiłem taką książkę i nawet trochę przeczytałem, ale w sumie niewiele pamiętam z niej, więc trudno mi się do tego odnieść, bo ja tak w ogóle mam z książkami, że przeczytam, ale z filmami też tak mam, że przeczytam albo obejrzę i potem już nie pamiętam, o czym to było, tylko pamiętam, czy mi się podobało, na przykład, czy mi się nie podobało. Tam, książka pewnie też tak była, ale nie dokończyłem jej w ogóle, więc jeżeli chodzi o warsztat pisarski jako taki, no to ja nie jestem kształconym pisarzem, w ogóle nie jestem pisarzem, ale miałem dobrego nauczyciela, chociaż się nie znaliśmy, jeżeli chodzi o operowanie słowem, bo jestem z takiej adopcyjnej trochę szkoły, ale Jacka Kaczmarskiego i to jest dla mnie człowiek, który mnie ukształtował, jeżeli chodzi o operowanie słowem od najwcześniejszych lat mojego dzieciństwa i to stąd się wzięło. Jakby, nie? Natomiast jeżeli chodzi już o samą strukturę tekstu Sary, no to tu oczywiście to nie jest moja zasługa. Ta książka w ogóle nie jest moją zasługą. Ja czasami się śmieję, że ja ją tylko napisałem. Ale to jakby zupełnie następny temat. więc tutaj nie, tutaj była i korekta, ale była też i notoryczna redakcja. To jest absolutna robota Agnieszki, która była redaktorką tej książki i ona mnie tutaj też bardzo mocno pilnowała, pilnując tego rytmu, pilnując, żeby nie były za długie te zdania. Wertowaliśmy to wiele razy, spędziliśmy milion godzin nad tym. Nie, no to jest dla mnie, Klaudia podpowiada, więc mamy kolejnego Mozarta, najwidoczniej tak. Czekaj, tu się zgubiłam, tu Dominika. Sara jest książką o syfie życia, zgadzasz się z tą opinią? No to jest bardzo, bardzo głęboko postawione pytanie. Ja się z tym jak zwykle nie będę potrafił postawić albo tak, albo nie, bo ja z natury jestem takim optymistą dosyć mocnym
Czy byłem kiedyś, ale już nie jestem, nie? Ale pesymistą znowu też nie jestem zupełnie, więc wydaje mi się, że Sara jest opowieścią o części życia, nie? O tym, co człowiek z tym życiem może zrobić, no bo nie ma czegoś takiego jak obiektywny stan życia czy stan rzeczywistości. A Sara jest opowieścią o takim życiu, jakie zafundował sobie bohater tej powieści. Tak myślę. No można i tak. Mam pytanie, które pojawiło się pod postem. Notabene od Sary. Dlaczego takie zawiłości w Sarze? Ale zawiłości dotyczące czego? Nie wiem, takie pytanie Sara zadała, więc ja pytam. Pewnie chodzi o fabułę, bo tam nic nie jest, nie idzie prosto. Bo jedne drogi, drogi robią się trzy, i potem z każdej innej jest kolejne trzy. Nie mam na myśli tu ilości wątków, ale ilości perypetii tych bohaterów. Być może bierze się to z mojego niedokształcenia pisarskiego właśnie, bo pewnie gdyby ktoś piszący podręczniki dla pisarzy spojrzał na tą książkę, to by powiedział, że tak, że to jest napisane zupełnie do dupy, bo powinno być inaczej, powinno się czytelnika poprowadzić, żeby on wiedział, o co chodzi, a nie żeby się pogubił albo w ogóle nie wiedział, co autor miał na myśli. Być może powinno tak być. Jeżeli powinno tak być, to należałoby tę książkę słusznie skrytykować. Mi się wydaje, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że masa niejednoznaczności zawartych w tej książce jest tam potrzebna. Wydaje mi się, że każdy element, który jest tam włożony, nie znalazł się tam przypadkiem. Ja wiem, że niejasne mogą być historie związane z tym tematem malarskim, z tymi wizjami różnego rodzaju. To jest taka rzecz, mam świadomość tego, że dosyć egzotyczna. No ale myślę, że jeżeli w ogóle można jakoś dzielić odbiorców, to pewnie można ich podzielić również w taki sposób na tych, którzy życzą sobie pełnego wyjaśnienia i wyłożenia sprawy jasno i na takich, którzy lubią tą niejasność, która pozostawi w nich jakąś myśl albo może przyczynek do własnych poszukiwań jakichś. Nie? Mi się wydaje, że to jest ciekawsze. Może się mylę. Bo a propos malarstwa, inspirował cię Goya i Bosch, i Boscha nie znałam. Ja sobie wygooglowałam, na szczęście dziecia Google jest na posterunku, i Bosch jest nazywany twórcą diabłów, a Goya jego obrazy typu, musiałam zerknę na ściągnę, Saturn pożerające własne dzieci, Czas i staruchy, kanibale, to są dosyć mroczne obrazy, tak jak dużo bohaterów chyba. Chyba o to chodzi, tak, prawda? Tak. Ja z twórczością, mamy tutaj przede wszystkim Boscha, mamy tutaj Goję faktycznie, jest Bruegel, jest Memling również. Ja z tymi pierwszymi trzema spotkałem się oczywiście dzięki piosenkom Jacka Kaczmarskiego i stąd te obrazy są mi znane od bardzo, bardzo wielu lat. Nie czuję się jakimś wybitnym specjalistą od malarstwa, żeby to było jasne. Natomiast są rzeczy, które lubię, które mnie fascynują i to były jedne z tych obrazów, które wywarły na mnie piorunujące wrażenie. Każdemu, kto widział te obrazy, to chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego one są śmiertelnie sugestywne, tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę gdzieś tam czas ich powstania, czy u Boscha, czy później u Goi. I one były mi tutaj bardzo użyteczne, no ze względu na tematykę, która jest dominująca w tej książce, przynajmniej dla mnie, która jest tym, co w tej książce jest najważniejsze, czyli o tych demonach, które w człowieku siedzą. O tych demonach malował Bosch, te demony malował Goya. No i stąd to malarstwo się tutaj wzięło, to zresztą nie tylko to malarstwo, bo tych inspiracji było dużo, dużo więcej. I tu znowu się Kaczmarski muszę posłużyć, no bo to on mnie nauczył tego, że kultura żywi się kulturą, że sztuka żywi się sztuką i tak się wzajemnie przetwarzamy wszyscy przez te wieki, sięgając do starych mistrzów, no bo przecież to większość z tego, co już widzimy, to już gdzieś tam kiedyś było.
i warto wracać do tej starej mądrości. Akurat taka tematyka tutaj się trafiła ze względu na to, co jest istotą i osią tej książki. Zarówno w tych obrazach, które są tu bardzo istotne, jest ich dużo, jak i w muzyce, od której się właściwie ta przygoda z Sarą zaczęła. I to jest kolejny punkt tego, przepraszam, że Sara jest książką jednak dla wymagającego czytelnika, bo żeby ją tak naprawdę zrozumieć, to poza książką jednak trzeba trochę pogrzebać. Kto to ten Bosz? O co chodzi tam z tym gojem? My jesteśmy z pokolenia, które zna Kaczmarskiego, słuchało się Kaczmarskiego. Młodzi ludzie sięgając po książkę, ale o co gościowi chodzi? Trzeba się wysilić, żeby ją zrozumieć. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Być może ktoś może uznać to za zarzut, natomiast dla mnie określenie, że trzeba się wysilić i żeby coś zrozumieć i traktowanie to w kontekście zarzutu jest śmieszne po prostu. No to jest. Ja rozumiem, że można mieć różne podejścia do tego, czym jest sztuka. No dla mnie jest czymś zupełnie innym. Zawsze była po prostu i zawsze będzie. Nie potrafię funkcjonować inaczej. No dla mnie muzyka nie ma charakteru rozrywkowego. Dla mnie film czasami tak. Do filmu czasami lubię usiąść, żeby pooglądać fajne efekty specjalne, jest okej. Okay. Natomiast jeżeli spotykam się z jakimś dziełem, to nie po to, żeby sobie na nie spojrzeć i powiedzieć okej. Okay, no tylko żeby coś z niego wyciągnąć. No. Ja rozumiem, że proces myślowy jest trudny, a bywa i bolesny. No to no nie da się za to poradzić. Mi się ten zabieg bardzo podoba, że trzeba było sobie wyklikać, bo mamy ten internet, kiedyś bym pewnie poszła do biblioteki, bo tak jak mówię, o Boszu nie słyszałam. W sumie nie pamiętałam, czemu omijam goje szerokim łukiem. Teraz sobie przypomniałam, że już wiem. I gdyby nie to... to ja nie wiem, czy do końca byłabym w stanie zrozumieć całe przesłanie Sary i o co w niej chodzi tak naprawdę. Nie tylko ta warstwa taka, wiesz, literacka, nie tylko ta gangsterka, nie tylko ten seks, nie tylko te różne dziwne zawirowania, tylko właśnie przez te obrazy, których się oglądałam, nie za dużo, bo to nie moja bajka, przyznaję się bez bicia, już wiem, o co chodzi, resztę sobie mogę pi razy drzwi wyobrazić. Wydaje mi się, że dużo lepiej rozumie Wojtka. Być może tak. No nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież o to chodzi w tej sztuce. To ona pozwala nam zrozumieć pewne motywacje, pewne procesy, które zachodzą w człowieku i które są uniwersalne. To ten potencjał uniwersalności w tej sztuce tkwiący jest siłą jej. Nie? I stąd on się wziął, jest absolutną podstawą tego wszystkiego. To bez tego czytanie tej książki jest... Wtedy człowiek dopiero może skupić się tylko na tej warstwie właśnie albo związanej z gangsterką, czy tam z seksem i tak dalej, która tam jest, oczywiście, że jest, natomiast jest nadbudową, a nie podstawą. I jest z nami Kasia. Witaj, Kasiu. Przed wejściem na żywo mówiłam właśnie do Kamila, że mam nadzieję, że wpadniesz do nas. Kasia jest malarką, ekspertką w dziedzinie właśnie malarstwa. I właśnie mówię, a nie mówiłam, że znajomość sztuki popłaca, zawsze popłaca. To zależy, co mamy na myśli, mówiąc popłaca. To jest następny filozoficzny temat, który można by było wałkować, no bo czym jest popłacanie? Ja mam wrażenie, że czasami jest wręcz odwrotnie. Im człowiek mniej zna i mniej wie, tym żyje sobie szczęśliwiej i jest mu lepiej. Do takiego przekonania coraz częściej dochodzę. Więc czy popłaca, to nie wiem. Wiesz co, ameby też, czy tam te meduzy też podobno mózgu nie mają, a już żyją 200 milionów lat, więc... Prawda? I jakie są zdrowe, bo się nie martwią różnymi rzeczami i nie myślą o Boszu, ani o goi i o tych diabłach. Wszystkich to obchodzi i proszę, jakie zdrowe żyją. Także ten temat filozoficzny sobie zostawmy. Przejdźmy do tematów przyjemniejszych. Kłamie, wcale nie przyjemnie. Do antologii nieoczywista. Masz ją gdzieś pod ręką, pokaż, bo ja jeszcze nie dostałam. Nie mam jej pod ręką, ponieważ wszystkie książki moje mieszkają w moim bunkrze i one są tam, a ja jestem dzisiaj zupełnie nie tam, dlatego nie mam jej pod ręką zwyczajnie. Jestem nieprzygotowany. Tak. Cygański jazz. Szanowny panie autorze, czy pan wie, gdzie ja mieszkam?
Nie. A powinienem? Powinienem, A rozumiem. pochodzę. No, już nie musisz mi mówić, wiem, że ze Śląska. Swoją akcję swojego opowiadania umieściłeś w moim rodzinnym mieście, w Bytomiu. Ach, proszę, proszę, rozumiem, okej, okay, to już mnie naprowadziłaś na cały trop. Zaraz ci dobrze, mów. Za co żółta kartka? Za to, że pokazałeś tylko smutnych ludzi. Nawet ta sąsiadka, która mija tą bohaterkę gdzieś tam przy windzie, jest smutna, wredna, niemiła, niesympatyczna, a tak nie jest. Wiem, wiem. Natomiast już ci odpowiem, skąd to się wzięło. Otóż ten Bytom mi się wziął, ponieważ ja byłem w Bytomiu. Miałem to taką pracę. Nie powiesz? Tak, miałem taką pracę, że swojego czasu byłem w wielu różnych miastach, czy w większości polskich miast byłem. No i byłem w tym Bytomiu, nie miałem możliwości, żeby go jakoś przesadnie pozwiedzać, natomiast poprzejeżdżałem sobie przez niego troszkę, a że byłem w takim akurat czasie niezbyt optymistycznym pogodowo, że tak powiem, no to wtedy w ogóle cały świat wydaje się zupełnie inny i ten Bytom się zrobił taki, który ja uwielbiam. To jest klimat, w którym ja się świetnie czuję, czyli jak wszystko jest smutne i się rozpada i są ruiny i takie rzeczy, to ja wtedy mi jest fajnie. Lubię taki klimat, przynajmniej jeżeli chodzi o inspirację do pisania, to mi pasuje. I ja potrzebowałem miasta, które będzie mi kontrastować z tym Gdańskiem, nie? I ten Bytom był taką naturalną koleją rzeczy. To nie jesteś pierwszą osobą, która się tutaj z tym nie zgadza. Pierwszą osobą była Agnieszka, moja pani redaktor, ponieważ ona jest również ze Śląska i ona również Bytom zna znakomicie i ona mnie również za to strasznie skrytykowała. I ja się dałem skrytykować i troszeczkę nawet złagodziłem opis rynku bytomskiego, który był tam w Sarze znacznie mniej pochlebny, że tak powiem, bo ja na tym rynku byłem i strasznie mi się nie podobał. Natomiast dałem się przekonać, że faktycznie trochę przesadziłem. No i ja rozumiem, że może to być nie najszczególniej pozytywnie nastrajające mieszkańców Bytomia, natomiast na kogoś musiało paść. To jest miasto takie, które musi takie być, ponieważ ono pełni swoją funkcję i ten przerażający smutek, ta upiorna postapokaliptyczna szata, w której się to miasto nam pokazuje, jest tam potrzebna. No przykro mi, napadło na Bytom. To nie jest nic osobistego. No mam nadzieję. Ja się, jeżeli chodzi o opisy miasta i tak dalej, do tego absolutnie nie mam żadnych problemów. No teraz już nie, bo poprawiłem. Bo rozumiem, że tak ci akurat nie pasowało do opowiadania, do fabuły, taką miałeś wizję i te sząbierki i tak dalej. Tu się absolutnie nie czepiam. Mm-hmm. Ale czepiam się, że pokazałeś Bytomian jako smutnych, wściekłych, niefajnych, niemiłych ludzi. W Sarze jest to nawet opisane, że nie wiem, czy do tego, czy miałaś już okazję się spotkać z tym fragmentem, może jeszcze, on jest chyba gdzieś bliżej końca, więc może ci nie będę spoilerował, może gdzieś tam do tego wrócimy. Ja trochę o tym piszę w Sarze. Tam nie jest może aż tak smutno, a troszkę to chyba wyjaśnia, mam wrażenie, przynajmniej jeżeli chodzi o ludzi, którzy mieszkają w Bytomiu, ale to tak, no niestety musiało być, no. Nie poradzę. Ktoś i tak musiałby mieć do mnie o to pretensje, ponieważ Sara jest książką, która operuje w realnym świecie i nie mogłem sobie wymyślić takiego miasta, żeby nikogo nie urazić, a nawet gdybym mógł, to i tak bym tego nie zrobił, ponieważ jakby nieprzesadnie mnie czyjeś urażenie tutaj będzie przejmować zwyczajnie. Ale żółtą kartkę u mnie masz. Za ludzi, nie za warsztat, nie rozumiem. Za opowiadanie. Ale zdradź nam, bo w gdańskim jazzie też jest Sara. Czy to jest ta Sara z książki? Bo wiesz, no tak, jeżeli ktoś czyta, będzie czytał Nieoczywistą, to może go to zachęci do kupienia Sary, a jeżeli ktoś czyta Sarę, to może będzie chciał wiedzieć, o co chodzi i sięgnie po cygański jazz. Mm-hmm, tak, to jest Sara z książki, zresztą nie tylko Sara jest z książki, ale pojawia się tam szereg innych postaci, z którymi spotykamy się w Sarze również i tak, jest to
Jest to fragment następnej książki, która będzie nosić tytuł Cygański Jazz właśnie. On się też znikąd nie wziął, bo samo określenie Cygański Jazz również pojawia się w Sarze. Stąd też nieprzypadkowość tego tytułu. I ona będzie tak bardzo, bardzo blisko związana. Ja co prawda gdzieś tam myślałem sobie, żeby w następnej kolejności wrócić do innej książki, ale zostanę przy Cygańskim Jazzie. To ja bardzo chętnie, to mnie już proszę wpisać na listę chętnych, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak ty dalej pociągniesz ten tytuł. Mam z cygańskim jazzem pewien bardzo duży pomysł. Nie chcę za dużo mówić, bo to jest rzecz kolosalnie ambitna i strasznie byłaby trudna do zrealizowania, więc dopóki nie będę miał chociaż jakiejś nadziei, że będzie to miało jakąś szansę realizacji, to się nikomu nie przyznam, ale jeżeli się to uda, to będzie pierwsza taka historia w świecie polskiej literatury bez wątpienia. No i sami Państwo widzicie, że to się samoistnie dzieje, no i Kamil zaczyna się wysypywać ze swoich tajemnic, mówiłam, że tak będzie, a mi nie wierzyłeś. Ja nie mam tajemnic, ja jestem jak otwarta książka, no i proszę bardzo, no i sam opowiadasz. No właśnie powiedziałem, że nie powiem, jeżeli... powiedziałem, okay, że nie powiem, ale powiedziałem, no i tak dalej. Dobra, ale powiedz mi, bo nieoczywista to jest was 12 cudownych, po prostu brzydko mówiąc, do zeżarcia pisarzy, autorów, autorek, ale wy mężczyźni jesteście w mniejszości. Jak się pracuje z takim babińcem? Znakomicie, ja jestem przyzwyczajony przez całe życie do takiego funkcjonowania. Ja się przez całe życie nauczyłem, czy właściwie zawsze tak było, że funkcjonowałem w otoczeniu głównie kobiet i to jest dla mnie naturalne środowisko. Czyli nie było żadnych zgrzytów, nie było żadnych humorków, nie było trzaskania drzwiami, nie było, bo ona się znowu przyczepiła. Nie wiem, to znaczy nie mnie należy o to pytać, dlatego że ja jestem takim człowiekiem raczej bezkonfliktowym, albo można by też powiedzieć, że nieprzesadnie się angażującym w cokolwiek. W związku z czym ja się dałem z przyjemnością Dominice wkręcić w ten projekt, bo ona mnie w to wkręciła. Dominice zresztą bardzo wiele zawdzięczam, jeżeli chodzi o Sarę, bo ona mnie tutaj prowadziła przez to ząbkowanie w świecie self-publishingu, więc jestem jej winien dużą wdzięczność i dlatego też z przyjemnością dałem się w to wmanewrować, bo inaczej nie wiem, czy bym się dał, ja się słabo czuję w kolektywach, źle się w nich sprawdzam, więc to przez nią i dla niej, że tak powiem, ale nie żałuję absolutnie, to nie w tym rzecz, bo ludzie są fantastyczni, kapitalnie utalentowani i to jest świetne, natomiast jakieś historie typu nie wiem, wewnętrzne animozje, czy tak, to ode mnie nie wyciągniesz, bo ja nie wiem, nie wchodzę w takie rzeczy. Ja się zatrzymałem na tym, że bardzo lubię tych ludzi i czy były zgrzyty, czy nie, no nie wiem. Zgrzyt mógłby być pewnie na linii redakcyjnej, ale tutaj z Adą współpraca była właściwie bezobjawowa, można powiedzieć. No, także nie było zgrzytów. Widzicie Państwo, robię co mogę. Kolejny autor, współautor, nieoczywisty, i kolejny twierdzi, że było cukierkowo, bajkowo. Wszyscy rozrzucali konfetti, ja i tak w to nie wierzę. W końcu ktoś się wysypie. W końcu ktoś sprzeda te pikanty. Ja być może nie mam. Tak, ja być może jestem po prostu niedoinformowany. To jest bardzo prawdopodobne, tak. Robiłeś wszystko, żeby jednak się nie doinformowywać, tak? To nie jest celowe działanie, to mimochodem. Aha, okej. Okay. To jeszcze jedna rzecz, bo plotka głosi, nie żebym plotkowała, absolutnie. Plotka głosi, że jesteś wielkim fanem Moniki Bellucci. Jak cię zapytałam to wcześniej, to powiedział, bo to piękna kobieta jest, no ale proszę cię, a jesteś jej fanem tylko ze względu na urodę, czy jednak na jej rolę i tak dalej, bo urodę rozumie i tu się z tobą absolutnie zgadzam, to jest bogini. No tak, no ale to bogini, no pewnie tak, jeżeli chodzi o typ urody, to pewnie tak, chociaż ja nie mogę powiedzieć, żebym był człowiekiem, który ma jakiś określony typ urody, nie? Są różne kobiety, które mogą być piękne i okej. I nie potrafiłbym powiedzieć, czy jedna, czy druga jest tam ładniejsza. Natomiast jest w niej coś takiego magnetycznego i te jej role są faktycznie fantastyczne. I jest to takie
takie coś wyjątkowego. No jest przecież bardzo wiele pięknych aktorek, a jakoś nikt mnie, żadna z nich mnie aż w ten sposób nie fascynowała nigdy, jak Monika Bellucci. No ma coś w sobie dziewczyna nieprawdopodobnego, tak. No to mnie jeszcze tak fascynuje Sophia Loren, ale to tylko mnie. Zanim żeśmy weszli na wizję, to dzisiaj żeśmy chwilę porozmawiali, powiedziałeś mi, że tylko szaleńcy są coś warci. A jest jeszcze raz końcówkę, proszę. Czy jesteś szaleńcem? Ja nie wiem, ja nie lubię sam siebie diagnozować. Nie jestem obiektywny, dlatego nie mnie to oceniać. Być może z perspektywy kogoś tam to może tak być. Miałem takiego kolegę serdecznego kiedyś, który też miał tak mocno nierówno pod sufitem, ale w bardzo takim pozytywnym dla mnie sensie. I on mi zawsze mówi, że to nie ja jestem popieprzony, to świat jest nienormalny. Nie? No różnie z tym bywa. To oczywiście cytat, o którym wspomniałaś, to cytat z Alicji w Krainie Czarów. Ja im jestem starszy, tym lepiej mi się funkcjonuje z ludźmi, którzy nie pasują nigdzie indziej. Nie? No dlatego tak fajnie nam się rozmawia, mam nadzieję. Mówiłem ci, że tak będzie. Ja tobie też. Mam jeszcze pytanie, które dostałam na privie. Kto ci robi zdjęcia? Więc pozwól, że odpowiem. Nadwornym i głównym fotografem, a właściwie fotografką jest żona Kamila, Justyna. Tak niesamowite zdjęcia, jakie robi twoja żona. Ja bym chciała tak oficjalnie powiedzieć, że jestem zauroczona, jestem fanką jej talentu, zdolności, bo o takich ludziach trzeba mówić. Też jestem tego zdania i dlatego się nie zgodzę z tym, o czym powiedziałaś na początku, że to jest mój nadworny fotograf, to ja czasami tylko jej wlezę w obiektyw, to tak bym powiedział, nie? Bo to należałoby ująć w ten sposób. No, tak, ja jestem pod nieustannym wpływem i pod nieustanną fascynacją tego, co ona potrafi zrobić i co potrafi wyciągnąć z człowieka. To już o tym gdzieś tam wcześniej rozmawialiśmy, że to jest naprawdę niebywała sztuka, żeby za pomocą spustu migawki wyfiletować człowieka i z niego wyciągnąć wszystko, co jest w środku. Nie? To jest broń dosyć niebezpieczna, no bo można wyciągnąć różne rzeczy z niego wtedy. Natomiast ona ma oko do tego, żeby wyciągać to, co takie najbardziej charakterystyczne i najfajniejsze. To jest coś niebywałego zupełnie. No i to również jest gigantyczny wkład w całe to przedsięwzięcie i w cały ten projekt, jakim należałoby określić Sarę. Nie? Te zdjęcia to rzecz, która mi tu bardzo dużo dźwignęła, jeżeli chodzi o pracę z tą książką. Mamy fanki talentu twojej żony. Ja również. A powiedz mi, jak to jest stanąć przed obiektywem bliskiej osoby? Ja nie wiem, ja generalnie nie mam problemów, żeby stanąć gdziekolwiek. Nie wiem, czy to jest różnica tam bliskiej osoby, czy dalszej. No, bo ufamy sobie, nie? Lubimy się nawet i to jest fajne. W związku z czym nie mam z tym problemu. Ja też bardzo lubię robić jej zdjęcia. I to uważam za też szalenie inspirującą i fascynującą rzecz. Więc nie mam z tym problemu. Ja nawet lubię właściwie, bo i przed kamerą czasami lubię coś zrobić i przed obiektywem też. Także to jest taka rzecz, która mi sprawia może nie tyle satysfakcję, co daje mi frajdę jakoś, po prostu lubię się tym bawić. No i tyle, a że mam akurat takie nieprawdopodobne szczęście, że mam takie wsparcie ze strony osoby tak bliskiej, no to jest super. Ja mam do ciebie prośbę, czy mógłbyś nam po live'ie w komentarzach zostawić linka do strony twojej żony, bo uważam, że jej zdjęcia powinien oglądać cały świat. I jestem obiektywna, proszę państwa, bo ja nie znam żony Kamila, ja znam tylko pracę Justyny i jestem zachwycona i będę mówić głośno, że to jest kolejny talent. I wyobraźcie sobie, jakie, nie wiem, siły musiały się zejść i umówić i boginie i bogowie, żeby taki talent pisarski jak Kamil i taki talent z okiem do fotografii jak Justyna się zeszli. To jest tak, to jest bardzo dobre pytanie. Zresztą uważam, że to się nie wydarzyło zupełnie przypadkowo.
Myślę, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o linka, to tak, linka oczywiście zostawię. Zostawię też kilka innych linków godnych uwagi, bo przypomniało mi się teraz, wracając jeszcze do Boscha, jest wirtualne muzeum obrazu Ogród Rozkoszy Ziemskich, który jest najważniejszym obrazem pojawiającym się w Sarze. Ja ten fragment piekielny, no bo to jest tryptyk, on jest złożony z trzech części. W Sarze oczywiście siłą rzeczy najczęściej pojawia się piekło, więc ta część piekielna i z drugiej strony jest Saturn, Goi, to są obrazy, które pojawiają się na zakładce, które ja dołączam do książki właśnie po to, żeby ktoś, kto nie czytał, mógł sobie spojrzeć na zakładkę i zobaczyć, co tam jest. Ale zostawię link do wirtualnego muzeum, na którym można ten obraz obejrzeć w gigantycznym podświetleniu. Do wszystkiego jest lektor, co prawda chyba tylko anglojęzyczny, ale jest. Do każdego elementu jest inna ścieżka dźwiękowa, jest muzyka, są dźwięki i to jest nieprawdopodobne przeżycie i świetna przygoda z tym obrazem. Polecam serdecznie, mam tego linka, wrzucę w komentarze. Jak macie chwilę czasu i ochoty, to naprawdę serdecznie polecam, bardzo. Ja z wielką przyjemnością tam pooglądam, bo to też daje lepsze zrozumienie Sary. No, tak jak mówiłam wcześniej, jak nie rozumiesz, o co chodzi z tymi demonami, skąd one się wzięły, to nie do końca zrozumiesz Wojtka. Będzie takie, kurczę, marudzi, monologuje, a o co właściwie chodzi? No, a potem wchodzą te demony z tych obrazów i człowiek zaczyna łączyć kropki i wychodzi piękna całość. Nie wiem, czy piękna, ale całość tak. Ta. To było piękna. A temat poruszany no nie jest piękny, bo życie ludzkie nie jest piękne, nie zawsze jest usłane różami i wyskakującymi kwiatowymi wróżkami czy jednorożcami. No takie nie jest życie, na pewno nie życie dorosłego w naszym kraju. Z całą pewnością, tak, to prawda. Jest mało takich ludzi, którzy mogą powiedzieć, że żyją wśród płatków róż tylko i wyłącznie, inni mają tylko te ciernie. Trudno, tak bywa. Nic na to nie poradzimy. Powiedz, Kamil, kiedy możemy się spodziewać czegoś nowego więcej od Ciebie? Czy e-booka, czy nowej książki, czy nowego opowiadania, a może czytasz jeszcze czyjeś e-booki? Daj nam się. No tak, aktualnie skończyłem nagrywanie książki dotyczącej życia duchowego rotmistrza Pileckiego, więc w najbliższym czasie gdzieś tam ukaże się czytany przeze mnie audiobook do książki o rotmistrzu Pileckim. Niestety nie znam żadnych szczegółów, więc nic bliżej nie powiem, ponieważ nie wiem, zwyczajnie. Na razie robię swoje. Co z tą książką będzie później, gdzie on będzie dostępny, tego nie wiem. Mam do nagrania jeszcze dwa następne audiobooki, które zrobić muszę w tym miesiącu, a kiedy się ukażą, to też zobaczymy, bo to niezależnie już później ode mnie się odbywa. Skupić się chciałbym na audiobooku do Sary, bo obiecałem sobie, że go zrobię i zrobię, choć będzie to duże wyzwanie, ale chciałbym go zrobić i audiobooka do Sary chciałbym skończyć do jesieni i jesienią go wypuścić razem z e-bookiem zresztą. A potem no muszę napisać ten cygański jazz i czy będzie coś potem, nie wiem, ale cygański jazz chciałbym zrobić jeszcze. To jeszcze pytanie od Marty, równie tajemnicze. A co z naszymi budzikami? A, dla was wszystko, to absolutnie. Obiecałem wam, że będą budziki. Proszę mi wysłać tylko, co sobie życzycie, to będą budziki. Ale, ale ja jestem nie w temacie, proszę mnie wprowadzić, wyjaśnić. Brzmi ciekawie, o co chodzi z budzikami? No, obiecałem moim współtowarzyszom niedoli w tej antologii naszej, że nagram im budziki do telefonów, ponieważ ja jestem znany z tego, że jestem śmiertelnie motywującym człowiekiem, więc obiecałem, że nagram takie motywujące hasełka. No i jak obiecałem, no to nagram, no to co już mogę poradzić. O, proszę, proszę, ja bardzo chętnie, żeby nie było, że to jest mój pomysł. Ja bardzo chętnie, co ty na to? Nie ma problemu, pewnie, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. To może... Zobaczyłam sobie prywatne.
Ja właściwie już wymyśliłem takie fajne hasło, to już dziewczynom pisałem, zresztą chłopakom też na naszym nieoczywistym czacie. Myślę, że to hasło będzie dobre, to może takie faktycznie wam zrobię i nagram. Okay. Super. Dla tych z was, którzy jeszcze nie mają antologii nieoczywistej, możecie zamówić u całej dwunastki autorów. Są cztery europejskie kraje. Polska, Hiszpania, Wielka Brytania i Norwegia. Ludzie z czterech krajów się zebrali, popracowali, żeby dać nam takie cudeńko. Więc zamawiajcie. Kamil na pewno też zostawi wszystkie możliwe linki. Widzę, że więcej pytań na dziś nie mamy, bo mi bardzo miło Cię gościć. Mam nadzieję, że nie czujesz się przemaglowany, ani zgrillowany, ani wypatroszony. Nie czuję się zgrillowany, ani było mi bardzo miło, bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bardzo Wam dziękuję, że byliście i za wszystkie pytania, które się pojawiły. Ja jestem otwarty na rozmowy zawsze, jak jest chęć pogadać, zapytać o coś. Można do mnie pisać po prostu, jeżeli chodzi o nieoczywistą, to tak, to zapraszam też do kontaktu prywatnego, bo nieoczywista jest towarem reglamentowanym, w związku z czym nabyć ją można przynajmniej przez mój kanał dystrybucyjny, wyłącznie rozmawiając ze mną, nie ma innej opcji. Także jak ktoś ze mną nie pogada, to nie dostanie. Także no cóż, moi drodzy, proszę pukać. Kamil Pabucki, profil autorski. O, jeszcze Olga pyta, twoja ulubiona płyta Kaczmarskiego. Widzę to pytanie i nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Podobnie, to jest takie pytanie jako ulubioną piosenkę w ogóle. Ja mam tak rozbudowany panteon ulubionych i najważniejszych piosenek mojego życia, że nie byłbym go w stanie skrócić nawet do chyba 20 sztuk. Byłoby to trudne, a co dopiero gdzieś tam do jednej. Podobnie z płytą, no byłem oczywiście przez bardzo, bardzo długi czas zafascynowany tą pierwszą jego twórczością, taką najbardziej, że tak powiem, buntowniczą czy sugestywną, ekspresyjną. Mury w Muzeum Raju to jest płyta, od której zacząłem przygodę z Kaczmarskim i do niej mam chyba do dzisiaj największy sentyment, ale to dlatego, że ona była pierwsza, a to co pierwsze to często bywa, jak wiemy, niezapomniane, ale im starszy jestem, tym bardziej cenię sobie tą jego dojrzałą, australijską twórczość już. No, mam nadzieję, że Olga jest usatysfakcjonowana, bo ja też Kaczmarskiego kocham, no ale to nie jest program o mnie, tylko o tobie. Pięknie Ci dziękuję. Możemy się kiedyś zamienić. Z wielką przyjemnością mogę tu złożyć oficjalną deklarację, że z ogromną przyjemnością możemy zamienić się rolami i wtedy ja sobie popytam Ciebie o różne rzeczy. Naprawdę byłoby to dla mnie wielkie wyróżnienie, więc jeżeli będziesz miała czas i ochotę, to składam Ci tu taką deklarację. Rozumiem, że chcesz się odkuć. Nic z tego. To znaczy, nigdy nie mów nigdy. Ale pozwól, że ja na razie zostanę przy swojej działce i to ja będę wypytywać was. Ja i tak za dużo gadam, więc ja chcę rozmawiać. Ja chcę rozmawiać z wami. Mam nadzieję, że jeszcze wpadniesz do krainy. Nawet jutro, nie ma problemu. Nie ma sprawy. Naprawdę z dużą przyjemnością mi się z Tobą rozmawiało. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Mam nadzieję, że następnym razem w trochę lepszej formie, ale tak czy inaczej bardzo dziękuję. Ja również dziękuję Tobie, dziękuję Wam, a było Was dzisiaj bardzo dużo, no ale nie ma się co dziwić, fanki się uruchomiły, fani również, więc cieszę się, że było Was tak dużo. Zapraszam Was za tydzień. Ciebie również zapraszam za tydzień. Pamiętajcie proszę, jeżeli kogoś jeszcze z Was nie ma na YouTubie, to mi Pan Rączka podpowiada, bo przecież ja mam sklerozę. Wpadnijcie, zasubskrybujcie, co za trudne słowo. Zostawcie kciuka, lajka, komentarz, będzie mi miło i tam się z Wami kontaktować. Dziękuję, Kamil. Dziękuję. Również ja zapraszam na mojego YouTube'a, jak ktoś lubi coś tam posłuchać, to można zajrzeć do mnie również. Także odwiedzajcie nas na YouTubie, a dlaczego by nie? Do zobaczenia, a Tobie jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dzięki, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.